Dzień dobry YouTube, witajcie w kolejnym vlogu. Ja właśnie się maluję, a Lili szuka osłonek na pędzle. Zauważyła, że się maluje, że zdejmuje osłonkę z jednego pędzla, z drugiego, wskoczyła na biurko i zaczęła mi zabierać, więc ja szybko wrzuciłam tutaj do szuflady i ona o tym wie i zobaczcie, próbuje już wyjąć. Pokaż, podnieś główkę do góry, o, już łapka jest w szufladzie. Także niestety nie, bo mam tylko kilka i mi zniszczysz, Proszę się iść tam bawić swoimi kuleczkami. Chodzi tutaj, zwiedza biurko, przeszkadza, a leni się niemiłosiernie, tak? Dobra, pani się musi ogarniać, bo jedziemy na kontrolę, tak? Do weterynarza. Mówiłam zresztą wam na snapie, jak ktoś jeszcze nas nie śledzi, to wpadajcie, bo jak nie ma vlogów, to staram się więcej snapować, tak? A teraz kabel ci się podoba, tak? Ładowarka od iPhone'a, nie wolno. Ona nie ustąpi, uparciuch. Przed chwilą dzwonił do mnie Nick, że zrobił zakupy, wraca do domu. Dobrze, że wstawiłam wcześniej pałki, bo za niedługo będzie i będziemy mogli zjeść. Ale coś mi się wydaje, że jeszcze chwilę je potrzymam, a później właśnie przed samym podaniem odsłonię naczynie i chwileczkę potrzymam bez przykrycia, więc one się tak fajnie przypieką. Operator wrócił z zakupów do domu, więc szybki haul jedzeniowy. Co kupiliśmy? Ziemniaki. Dlaczego kupujemy ziemniaki w polskiej hurtowni? Bo są dużo lepsze niż irlandzkie. Irlandzkie się rozgotowują bardzo szybko, nie lubimy, dlatego zawsze kupujemy w polskiej hurtowni. Tutaj jest rzodkiewka, ale tylko jeden pęczek, bo mamy kilka w lodówce. Sałata zielona, przepiękna, duża. Tutaj są dwie kapusty czerwone. Chciałam jedną dużą, ale do mnie zadzwonił i powiedział, że są małe, więc kupił mi dwie. Będzie do obiadu i będzie do sałatek. Marchewka bardzo smaczna. Czerwona cebulka, dwie sztuki. I jeżeli chodzi o warzywa, to by było na tyle. Za chwilę pokażę wam rzeczy spożywcze, ale już suche. Muszę się streszczać, mamy tylko pół godziny, musimy zjeść i ja się muszę ubrać. Więc tak, w polskiej hurtowni kupił szczypiorek obowiązkowo, jak tylko jest ładny. Gumy Mamba Duo, nie wiem czy kosztowaliście, ale są po prostu przepyszne. Moje ulubione połączenie to jest arbuz i jabłko, a jak nie próbowaliście, to koniecznie je sobie kupcie, ponieważ mamba zwykła może się schować. Ser żółty Gouda dla operatora, tutaj są dwa opakowania szynki sopockiej, parówki, morliny, berlinki, dwa opakowania, ciastka holenderskie, Dominika ulubione, już wam wspominałam. Tutaj orzechy nerkowca, nie mieliśmy w planie, żeby robić zakupy w Tesco czy w Lidu, dlatego od razu Dominikowi powiedziałam, żeby kupił w polskiej hurtowni. Hochland Cheddar, to jest serek, który pakowany jest pojedynczo. Maltańki, moje ulubione, ciacha, przypominają mi dzieciństwo, nic, nawet opakowanie się nie zmieniło, ciastka z palmą. Kostki, rosół drobiowy, winiary, tutaj serek wiejski, dwa opakowania, mój ulubiony do pracy. Almette, dwa opakowania żurku, miał być dzisiaj żurek, ale już nie ma czasu, będzie w poniedzieli. Tutaj co ja mam? Chleb pyszny biały i cztery zupki, kurczak łagodny z Wifona. Tyle, jakoś w tym tygodniu mało tych zakupów, ale większe zakupy zrobiliśmy tydzień wcześniej i aż tak dużo nie potrzebowaliśmy. Dobra, spadam przygotować obiad, bo będziemy spóźnieni. Już po szybkich zakupach Dominik pojechał z Lili, a my się uczymy po penysie. I byliśmy jeszcze w jakim sklepie? Art & Hobby. Tak, Weronika musiała jakieś tam rzeczy sobie kupić do projektowania, tak? Tak. Dobra, idziemy, bo wujek za chwilę będzie wracał i będzie na nas czekał. Dziewczyny z Dublina, jak wiecie, gdzie dostanę okulary Dita, to dajcie mi znać. To są akurat z penysa, ale właśnie ja szukam podobnych marki Dita. Dajcie znać w komentarzach albo wyślijcie mi wiadomość, jak wiecie, gdzie znajdę, byłoby super. Nie wiem, czy słyszycie odgłosy myszki, ale serial oglądam sama, Dominik gra w czołgi. Serial mu się nie spodobał, obejrzał trzy pierwsze odcinki i mówi, jakoś go nie kręci. Mi się bardzo podoba, więc ja sobie oglądam na małym komputerze, docinam breadsticki i oglądam dalej. Ja nadal oglądam, operator skończył grać. I ja mówię, co, idziesz teraz spać, za chwilę będziesz kazał mi komputer wyłączyć. Ja jeszcze nie odpuszczam, jeszcze jeden odcinek chcę obejrzeć. Ten, który teraz mam włączony, jeszcze jeden sobie obejrzę. Co prawda jest już godzina... Tak, to oznacza tylko jedno, że nie obejrzę, bo za chwilę mnie nie będzie. W każdym razie jest godzina 4 po wpół do Uważaj, mam cię na celowniku. Tak, to nie szczeraj, poddaję się, wyłączę komputer i idę spać. To mi tak zostaje z czołgów, uwaga. No, to mam przesłane. W każdym razie, co chciałam powiedzieć, aha, że jutro mamy wolne, bo mamy Patryka, St. Patrick's Day i nie wiem, czy wam już mówiłam, czy wam nie mówiłam właśnie, że jutro jest bank holiday, zresztą trzydniowy weekend. No co, pod na żółtą sobie leżę, już mam też wstać.
Słuchajcie, wstał, ja tu miałam kilka rzeczy rozłożonych, miałam je odłożyć na swoje miejsce, między innymi penseta, reload. Posprzątał, słuchajcie, otworzył pierwszą szufladę od góry, czyli szufladę z bielizną, wszystko mi powrzucał, ja to będę musiała wszystko odkładać. Ale pewno... nie ma na wierzchu tego. Tak, między majtki wpadło. Na pewno zauważyliście, że też nie mam lakieru, ale zmyłam, bo tak mi się paznokcie rozdwajają, że po prostu ten lakier mi na końcówkach sam odpryskuje, muszę je najpierw doprowadzić do stanu używalności, a dopiero później będę malować. No widzicie, no? Ty jesteś upierdliwy, no. Bateria ci mruga. No i niech mruga im bateria, no dlaczego mi tu dokuczasz? Czy ja ci dokuczam, jak grałeś w czołgi? A gdzież bym śmiał dokuczać? Tak, słuchajcie, ciągnie za narzut, a ja tutaj mam ten, komputer na kolanach. No już jestem. Już jestem. Cześć. Dawno mnie nie było. Niech mi stęsknił. Siemanko. Dobra, w każdym razie oglądamy czy oglądam? Oglądamy. Ogląda... O, może się operator wciągnie. Oglądamy, a z wami się widzimy w kolejnym filmie. Pa! Bye. Mam chrypę, ale nie wiem dlaczego. No właśnie. Pa. Pa.